Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jesteśmy we Włoszech, jedziemy właśnie autostradą w kierunku Wenecji. Słuchajcie, jedziemy jeszcze przez... Jedziemy jeszcze teraz nad jezioro Garda. Ja już kiedyś nad tym jeziorem byłem, teraz jedziemy, jedę w swoim życiu drugi raz. Do Wenecji jadę też drugi raz. No i cieszę się, właśnie zjeżdżamy. Za chwilkę będziemy płacić, tutaj mamy taki listek i będziemy płacić za autostradę. Fajnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie to jest. Wczoraj wypożyczyliśmy auto tak trochę na spontanie, nie wiedzieliśmy co mamy robić. Chcieliśmy jechać do hotelu taksówką, taksówka chciał za taksówkę 70 euro. 75. 75 euro i stwierdziliśmy, dobra, może wypożyczymy po prostu auto. Efcia pomyślała. I wyszło, że auto nas kosztowało 100 euro za cały dzień. No i jedziemy teraz. I w sumie jedziemy jeszcze, wiecie, no, Garda. Jedziemy właśnie nad Gardę, do takiego miasteczka, które jest przepiękne. Nie pamiętam nazwy, bo te nazwy są naprawdę trudne, ale będzie naprawdę fajnie. Widzicie z nami trochę Włoch. Część filmu jest u Ewy na kanale, część u mnie. Też wam powiem, jak tanio podróżować w tym filmie na przykład. Jak kupować bilety, jak kupować walizki. W jaki sposób bukować na przykład auto czasami. Z jakimi kosztami możecie się liczyć dodatkowymi. Więc postaram się wam wszystko pokrótce powiedzieć, ponieważ często się nas o to pytacie. Więc opowiem. Opowiem i wytłumaczę wam wszystko, co, jak, kiedy i gdzie. Zaczynamy, uśmiech i lecimy z filmem. Mamy, słuchajcie, Fiata Pandę, który kosztował 100 euro. To jest w ogóle dla mnie hit, że są te takie drogie samochody. Ogólnie Włochy są bardzo drogie. Wszystko we Włoszech jest drogie po prostu. Naprawdę. Ile? 3,70. Taniutko. Autostrady tanie. Mówiłem ci. Natomiast jeżeli chodzi o auto, to są, słuchajcie, ceny z kosmosu. Fiat Panda kosztował 100 euro za dzień. Myśleliśmy, że to kwestia tego, że na lotnisku wypożyczaliśmy ten samochód i na ostatnią chwilę, ale potem sprawdziliśmy w internecie inne opcje. No i takie są ceny. Czekaj, czemu tutaj jedziemy? Okay. Ogólnie zaczynają się ceny takich najgorszych samochodów, w sensie takiej kategorii A, od 80 euro za dzień. Są bardzo duże ceny, naprawdę. Kiedyś pamiętam, jak byłem we Włoszech i też jechałem autem i wtedy jechałem Oplem, no to wtedy płaciłem, żeby wam nie skłamać, no kurczę, no za dzień pewnie płaciłem 200 zł. I to naprawdę było bardzo... I to za jakiegoś Opla, nie? Opla, tak. I to nie. Fiaty były wtedy, nie wiem, po 80 zł. Słuchajcie, Fiaty były wtedy po 80 zł za noc, za dzień. Więc naprawdę te ceny, zresztą hotele też, nawet porównując hotele, jak byliśmy kiedyś w Mediolanie, to też płaciliśmy za, kurde, ten hostel, nie wiem, też ze 150 zł na pewno za noc. No, teraz nie znaleźliśmy żadnego noclegu tańszego poniżej 500 zł. No, to prawda. Jesteśmy, słuchajcie, w Wenecji. No jest tutaj przepięknie, naprawdę. Podejdziecie sobie kawałek dalej, w inne miejsce, takie jak na przykład my, to zauważcie, że tutaj nie ma ani jednego turysty. Dookoła nas nie ma ani jednego turysty. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi ogólnie o podróżowanie po Włoszech, to zdecydowanie tutaj wygrywa teraz samochód wynajęty, ponieważ wydacie o wiele mniej kasy, a widzicie bardzo, bardzo dużo. I naprawdę jest to super opcja, serio. Mega, mega polecamy. My przez to, że wynajęliśmy samochód, mieliśmy okazję zobaczyć i to miejsce nad Gardą. Dodatkowo jesteśmy teraz w Wenecji. Po drodze możemy sobie wstąpić jeszcze do Padwy, więc to jest duży luksus pod tym względem. Mieliśmy jechać do Werony, no ale nie zdążymy. Ale jedziemy do innego miasteczka jeszcze po drodze. I zobaczcie, co Jura. Będę tu jeść. Ja nie będę. Jestem najedzona. Ale otworzę ci. Słuchajcie, a propos cen we Włoszech. To tak, znaczy ogólnie a propos taniego podróżowania, tak jak mówiłem, samochód jest super rozwiązanie. Super, że mam lepsze refleksy niż ty. Jura, ja ciastka otwierałam. To jest chyba jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zobaczcie, my zapłaciliśmy 100 zł za 100 euro za samochód, a dzięki niemu zrobiliśmy prawie 500 km. I zwiedziliśmy mnóstwo miejsc, co w ogóle nie mieliśmy tego w planach. Więc tak, pod tym względem samochód jest idealny. Też pamiętajcie o tym, że jeśli wynajmujecie samochód, możecie liczyć się też z tym, że jest kaucja. Czyli na przykład czasami kaucja wynosi 1000 euro, 2000 euro. My akurat tego nie mieliśmy, ponieważ pan dał nam na jeden dzień, zapłaciliśmy 100 euro za dzień. I no nie wiem, nie było u nas kaucji, więc to był duży plus. I to jest jakoś lokal auto? Tak, lokal auto.
Lock Auto to się nazywa, wypożyczalnie. Też sobie możecie sprawdzić przez internet, co jest też dużym udogodnieniem wcześniej i też możecie znaleźć fajną ofertę, szczególnie na porównywarkach. To jest duży plus. Dodatkowo, jeśli kupujecie bilety na przykład lotnicze, to jak my kupujemy? My kupujemy przez Wizzair bardzo często i często latamy Wizzairem, a w Wizzairze macie opcję Discount Club, czyli płacicie raz 160 zł i później macie zniżkę przy bagażach i na każdy bilet macie minus 40 zł. Czyli tak naprawdę, jeśli wy dwójkę lecicie tam i z powrotem, to za pierwszy raz już wraca się wam całkowicie koszt Discount Cluba, więc to jest super opcja. Resztę powiem wam już później. Ten post śmierdzi. Juri, sam śmierdzisz. Jak tak można do żony? Ja w ogóle nie śmierdzę. Nie wiem, o co ci chodzi. Wziąłeś ci na mnie. Nie, co? O, czy... Ja ci też. Pięknie, jak słodko wyglądasz. Cześć. Słońce Cześć, mi pali w oczy. Cześć, jak w podróży. Pandziną. Fajnie ta panda. Powiem ci, w porządku samochodzie. A teraz? Teraz też mi kochanie świeci, ponieważ słońce jest niżej. Czy jest fajny samochodzik? Jak na pierwsze auto, jak najbardziej tak, ale nic więcej. Znaczy, dla pasażera jest spoko, mam dużo miejsca, są wygodne miejsca, żeby sobie schować telefon. Taki całkiem w porządku. No dobra, jak tak mówisz, to tak jest. Znalazłam super miejsce. Po prostu następny twój samochód będzie Panda. Ja będę jeździć Mercedesem, dobrze? A ty Pandą. Nie wiem, czy ja bym umiała tym manualu. Jest chyba w automacie, pewnie też można zakupić. Jest Panda w automacie? Nawet? Kiedyś byłam na jeździe próbnej Fiatem 500 i było coś takiego jak półautomat. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego może być. To jest coś robić. Totalnie tego nie mogłam zrozumieć. Powiedziałam panu, że absolutnie chcę wysiąść już z tego samochodu. Jeszcze był mega drogi jak na takie auto. Był strasznie plastikowy. Ale może po prostu trafiłam w taką wersję. 60 tysięcy kosztuje. No właśnie ten, co ja pamiętam, miałam jazdy testowe, to kosztowało z 7 dych. No. W tym pół manualu, a był taki w środku plastikowy. Plastikowy strasznie jest. Bardzo mi się nie podobał ten samochód, ale pewnie są jakieś, wiecie, fajniejsze wersje też tego auta. Bo ogólnie jest bardzo słodki samochodzik, fajny dla kobietki. Jedziemy teraz jeść, tak? Jedziemy do jakiejś takiej... A owoce morza. Pisika, coś tam. No. I tam znalazłam mega fajną restaurację z owocami morza, więc chcemy sobie jeszcze zjeść na koniec tej podróży owoce morza. Mieliśmy jechać do tego miasteczka, ale słuchajcie, był jakiś wypadek i ledwo zdążymy w ogóle na to lotnisko. Dobrze, że nie zjechaliśmy i się w porę zreflektowaliśmy, bo był korek. Postawili ten samochód, że jest wypadek. No i pokazuje nam, że jest korek, pokazuje nam, że będziemy stać. Zobaczymy. A po wynajęcie samochodu i cen, droga nas stąd, z Bergamo, do... Po drodze mieliśmy jeszcze jedno miejsce, plus do tego do Wenecji. Ale to miejsce było totalnie po drodze. Tak, bo do Wenecji z powrotem, autostrada, no to wyniosło nas około 300... 330 zł. Ale jeszcze autostrada. Plus autostrada, no autostrada około 500 zł całość będzie. Tak, 500 zł całość z samochodem. Nie licząc wynajmu samochodu. Tak, no samochód 1000 zł całość. 1000 zł całość, dokładnie. No, gdzieś mniej więcej. No to jest dość dużo. O, koreczek. Patrzcie ten fakt. Jak ładnie. Pięknie. Piszcie, jakie wy macie doświadczenie z Włochami, bo jestem bardzo ciekaw, co wy powiecie na ten temat, no bo dla nas to przerosło po prostu. Sama Bolonia nas już przerosła i przerosło nas to, że są takie ogromne ceny teraz tutaj. Paliwo w ogóle po 2,20. No, oczywiście moglibyśmy wziąć hostel i siedzieć i no wiadomo, że też chcieliśmy zobaczyć, więc tak. Jak już tu jesteśmy, no to wydamy te pieniądze, bo chcemy zobaczyć po prostu więcej. Ale nawet moja Emi miała lecieć do Wenecji właśnie, kupiła bardzo tanie bilety, a potem jak zaczęła szukać noclegów, to też aż do mnie zadzwoniła i powiedziała: Jezu Ewa, ja nie lecę, bo są tak drogie noclegi. Jeszcze no. To było w ogóle Wielkanoc to była, no. Więc no były masakrycznie drogie noclegi i faktycznie są tu bardzo, bardzo drogie noclegi. Bardzo drogie noclegi, bardzo drogo za auto. My byliśmy jeden dzień tutaj, później jeden dzień tutaj, a to jakoś tego nie uczuliśmy, ale pomyśl sobie, bierzesz sobie na 7 dni. Łącznie 3 dni we Włoszech. I wydaliśmy dużo. I wydaliśmy z 6000 zł. Dużo. Dużo za dużo. Na 3 dni tutaj, czujecie to? Gdzie nie wiecie, nic sobie nic nie kupowaliśmy, jakby nie byliśmy na żadnych zakupach czy coś takiego, nie? Nie było to jakieś życie, wiecie. Wow.
No. Znaczy, no jedliśmy w restauracjach i nie spaliśmy w hostelach, tak? Po prostu, ale też nie spaliśmy w jakichś świetnych miejscach. Ale powiem wam, że naprawdę jestem zaskoczona, bo tak nie było kiedyś tutaj. Dla porównania zaczęliśmy sprawdzać, czy w Hiszpanii też jest tak drogo. Po prostu jak minimy nad tym chcieliśmy zrobić sobie tripa po prostu. Takiego, wiecie, z jednego miasta wyjeżdżamy, na przykład z Almerii, z tego, z Alicante, jedziemy sobie do Almerii, Grenady, do Malagi i na przykład w Sewilli oddajemy samochód i wracamy do Polski. Chcieliśmy taki zrobić sobie trip, po prostu myśleliśmy nad tym. Też na początku myśleliśmy nad Włochami. Ale jak stwierdziliśmy, kurde, jak nie, że... Nie, ja sprawdziłam... Że panda kosztuje, nie. Że panda kosztuje na tydzień 3000, to lekka przesada. Więc i plus nostek jest ogromną. Oczywiście trzeba czasami sobie wziąć po prostu nostek, żeby nie spać cały czas w samochodzie na przykład. I żeby na przykład sobie odpocząć, umyć się, ubrać jakieś tam, nie wiem, rzeczy albo cokolwiek. Ale no tutaj nostegi są po 100-150 euro. Tych hostele są drogie, nie? A w Hiszpanii można znaleźć za 50. No za 50 euro to znajdziesz hostel albo jakiś taki, wiesz. Ale już takie... za 80 znajdziesz spoko. To jest nadal trochę taniej, ale też nie jest jakoś super taniej. I jakoś chyba mental Hiszpanów mi bardziej odpowiada niż fajne są bardzo Włochy. Piękne są przede wszystkim. Ale tak. Akurat jeżeli chodzi o Hiszpanię, to jestem mi trochę bardziej ciekawa. Tak. Bo tak naprawdę w Hiszpanii byłam tylko w Barcelonie, w Madrycie. W Sewilli. I w Sewilli. I tyle, tylko w trzech miastach byłam. W Sewilli byłaś chwilę. Ale dużo bardzo zobaczyłyśmy. Tak? Cały dzień, przecież zwiedzałyśmy od rana do wieczora. Okej. Okay. Teraz słuchajcie, wracając jeszcze do bagaży. My często latamy po prostu z bagażem podręcznym, ponieważ jest to wygodne i jest to tanie. Jeśli chcecie kupić sobie bagaż podręczny, no to najlepiej, jeśli chodzi o Wizzair, to oczywiście ta zniżka. Dodatkowo możecie sobie kupić Priority. Jak macie Priority, to macie bagaż podręczny i 10 kg bagażu w walizkę. Czyli możecie mieć plecak i torbę i walizkę. Jeśli wykupujecie sobie bilety, nie kupujcie od razu bagaży, tylko kupujcie sobie bagaże dopiero po zakupieniu biletu. Dokupujcie sobie na przykład Priority i wtedy macie o wiele taniej. O wiele, no to nie wiem, no tą 20, 30, 40 zł, no jest to tańsza opcja. My zawsze tak robimy i to wychodzi całkiem okej. Okay. Teraz robiliśmy to na 4 loty i wszystko było okej. Okay. Teraz mam wrażenie, tych bagaży aż tak bardzo nie sprawdzają. Nikt nam nic nie sprawdza. Więc jest większy luzik troszeczkę, takie mam odczucie przynajmniej, że jest większy luz podczas podróżowania. Kiedyś to trzeba było wkładać do tych wszystkich stelaży, tak, sprawdzali. Boże, ile ja razy dopłacałam i to jakieś kolendarne pieniądze. I kiedyś było to bardziej restrykcyjne, teraz jest to mniej restrykcyjne i jest to spoko opcją. Też pamiętajcie, jeśli chcecie kupić jakieś rzeczy typu pamiątki dla kogoś, zawsze możecie kupić to na lotnisku i wziąć sobie po prostu w rękę reklamówkę duty free bez słówka i wtedy nikt się do was w ogóle nie będzie czepiać o nic. A ja wam dam takiego nielegalnego protipa. Jakiego nielegalnego? Jak ogólnie macie z dużo bagażu, to i na przykład nie wiem, no wiecie, że ktoś to będzie jakoś kontrolować, to wtedy zawsze możecie zrobić tak, ja tak parę razy zrobiłam, że poszłam na bezsłówkę, kupiłam coś małego w stylu Coca-Cola i poprosiłam panią o dużą siatkę i pani mi dała dużą siatkę bezsłową, a ja włożyłam do tej siatki moje rzeczy. I po prostu jakby weszłam na pokład samolotu z tą dużą siatką, pani myślała... To już jest takie januszowate. To jest bardzo januszowate, ale pani myślała, że są moje zakupy, a ja tam miałam swoje ciuchy. Strasznie januszowate. Myślę, że to kosztowało, jak do Maroko leciałam. No to na pewno. Strasznie dużo pieniędzy, ja byłam przerażona. Jeśli ktoś lubi tak naprawdę właśnie, to da się. Ja uważam na przykład, że... Nie mówię, że macie tak robić cały czas, ale no ja raz, jak na przykład nie wiedziałam, że to tak będą sprawdzać, a miałam trochę za dużo, no to tak zrobiłam, no bo chciałam zaoszczędzić, a nie wydawać kupę kasy za te dopłaty, bo one były naprawdę duże. Ale jeszcze drugi protip, że zawsze tą jedną torbę zakładamy na ramię, żeby nie było jej widać. Albo rzucamy ją na walizkę i, tak. I nakrywamy kurtką i wtedy w ogóle nikt... W Tajlandii mieliśmy wykupione dwa bagaże, weszliśmy do samolotu z czterema. Jeśli jeszcze też szukacie tanich lotów, to bardzo fajnym też sposobem oczywiście Skyscanner, Fru.pl, to te wszystkie strony takie z wyszukiwaniem, tylko tam też płacicie jakąś prowizję od zakupu biletu. Też jak znajdziecie coś taniego, to po prostu możecie też sprawdzić ofertę bezpośrednio u przewoźnika. Wtedy też macie opcję taką, że możecie też różne sobie rzeczy zmieniać, bo tak, na przykład jak my leciliśmy do Tajlandii, to nie mogliśmy zmienić sobie daty. Dopiero mogliśmy sobie zmienić daty powrotu, jak polecieliśmy do Tajlandii i dopiero ta funkcja się włączyła. Gdybyśmy kupili bilety przez Emirates, to moglibyśmy tą funkcję działać już normalnie, bez żadnego problemu od samego początku. Ale też jest opcja na Google, że jak wchodzicie w Google, wpisujecie loty i wyskakuje wam taka zakładka loty i sobie bierzecie po prostu wylot z Warszawy i gdziekolwiek.
i wtedy wam pokazuję całą mapę Europy i świata i pokazuję wam dokładnie ceny do danych miejsc. To jest bardzo fajna funkcja, przydatna, bardzo łatwe i intuicyjne i daje to fajną możliwość do znalezienia bardzo fajnych lotów. Podróżowanie wcale nie musi być drogie, może być tanie i przyjemne, tylko trzeba wiedzieć, jak kombinować, bo to jest też kwestia tego, żeby dobrze kombinować. Musicie też pamiętać o tym, że na przykład często są bilety tanie do Jordanii, do Izraela i wydaje nam się, że to jest mega taka... Okazja. No oczywiście jest to okazja samolotowa, czyli jakby, żeby po prostu przelecieć, ale niestety na miejscu ceny są gigantyczne i duże i często na przykład, jeśli ktoś ma zaplanowane 2000 zł na podróż, to nie wystarcza w zasadzie na nic, więc musicie też dokładnie sprawdzać, jakie są ceny na miejscu. Teraz Malta jest podobno bardzo fajna cenowo, więc jeśli byście chcieli, to na Malcie też można tanio polecić z Wizerem. Teraz pan będzie jeszcze odbierać od nas auto. Pamiętajcie, przed tym jak oddacie auto, zróbcie sobie kilka zdjęć, że jest tutaj na miejscu, tak abyście mieli fajne potwierdzenie do tego, że nic się nie stało, że jakby później coś się wydarzyło, nagle powiedzieli, nie, no wiecie co, no jednak to znaleźliśmy zarysowanie. To pokazujcie zdjęcie, że takiego zarysowania nie było i zostało ono jakby wykonane w czasie, kiedy już po czasie waszego, po tym jak już oddaliście samochód. Więc to jest spoko opcja, pamiętajcie też o tym i to jest bardzo ważne. Wracamy do domu. Cieszę się.